Spokojnie. Uważaj, bo tu zaraz pies przybiegnie. Teraz, proszę Państwa, kolejny powód, dla którego niestety ten samochód powoli przestaje być sensownym. Wczoraj zauważyłem już tak dobitnie, że ugryź ma naprawdę problem ze wskoczeniem tutaj, dlatego tutaj podjechałem na tą różnicę poziomów, żeby mu było po prostu łatwiej. No dobra, chwilę poczekam. Jedziemy, ugryź. Dawaj, hop, hop. No dawaj, hop, no tu już masz lżej, dawaj. Dobry pies. Dobry pies. No tak w ogóle to... Teraz jak wracaliśmy z Jastrzębiej Góry, zadzwonił pan z propozycją zamiany na coś, co w sumie rozważam nadal. Już wam mówię, to jest Mitsubishi, chyba L200 to się nazywa, taki odpowiednik Navary, ten taki z tej serii jajkowatej najbardziej. Polski salon, 160 tysięcy przejechane. Pierwszy właściciel, lekko używany, lekko w sensie, no, nie miał ciężkiego życia, bo chyba woził rowery, jeśli dobrze pamiętam. Tylko teraz, patrząc na to, jak ugryź wskakuje do Range'a, to się zastanawiam, czy tam nie będzie dokładnie tak samo w takim pick-upie. Muszę to sprawdzić, może się da jakoś to w internecie sprawdzić, no bo nie chciałbym zamienić, jak to się mówi, siekierki na kijek, czy coś tam. Natomiast wiadomo, są takie niskie pick-upy, niższe na pewno, może coś takiego jest bardziej potrzebne, coś w stylu Volkswagen Kady pick-up. Volkswagen Kady, czy tam? No tak, tak. Czekajcie, uwaliłem się po prostu, jak nie. Olęcin, proszę Państwa. Już, już, poczekaj. Się rozjechało, widzę. Dobra, do później. Minus 2, nadal nam się utrzymuje.